Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w poniedziałek 11 lipca ze studia Telewizji Imperium w Gliwicach. Wraz z nowym tygodniem prezentujemy garść najświeższych informacji. Wśród nich kolejne zmiany w organizacji ruchu, basen nieczynny dla klientów, przełom w gliwickiej komunikacji, w wiadomościach również o wakacyjno roześmianej inicjatywie i ekstremalnych warsztatach na skateparku. Anabela Conti, zapraszam do oglądania. Uwaga kierowco, trwają remonty nawierzchni jezdni ulicy Andersa. Roboty są realizowane odcinkami, dlatego ruch dwukierunkowy jest zachowany przez cały okres trwania prac. Pozytywne prognozy wskazują na zakończenie prac w połowie lipca. Jak apeluje Zarząd Dróg Miejskich, każdy kierowca powinien zwrócić uwagę na tymczasowe znaki. Realizacja robót rozpoczęła się też dziś i dotyczy przebudowy skrzyżowania ulic Grodgera, Warszawskiej i Lublinieckiej. W związku z tym wloty ulic Warszawskiej i Lublinieckiej do strony ulicy Grodgera zostały zamknięte, a do ulicy Lublinieckiej i Warszawskiej możliwe są od dziś objazdy ulicami Grodgera, Michałowskiego, Bernardyńską oraz Giermskiego. Pozostając w temacie remontu, od dziś basen Mewa w Gliwicach zostanie zamknięty z powodu prac technicznych. Prace obejmują zewnętrzne ulepszenia, jak i wewnętrzne. Nowszy będzie dach budynku, ulepszona zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, uszczelnione będą niecki basenowe, wymienione stare płytki, a szatnie i główny hol zdobić będą nowe kolory ścian. W czasie niedostępnym dla klientów gliwiczanie korzystać mogą z kąpieliska w Czechowicach, pływalni Delfin oraz Olimpijczyka. Przerwa potrwa do 31 lipca. Miejski autobus szynowy to projekt, nad którym prace koncepcyjne w gliwickim magistracie trwają od dobrych kilku lat. Stopniowo zaczyna nabierać on jednak ostatecznych kształtów. Od roku gotowe jest już studium wykonalności, a w ostatnim czasie czynione są zabiegi promocyjne mające ułatwić pozyskanie na realizację tego pomysłu niezbędnych środków. Przebudowę infrastruktury torowej i budowę nowych stacji szacuje się bowiem na około 200 milionów złotych. W ostatnim czasie do celowości wydatkowania takich środków miejscy urzędnicy przekonywali przedstawicieli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, którzy mieli możliwości przejechać całą planowaną trasę od Pyskowic do Sośnicy. Specjalnie urzędnikom, specjalistom z Warszawy, z tego CUPT-u chcieliśmy to pokazać, żeby jeszcze na tym nieco niższym niż ministerialny szczebel zachęcić ich i przekonać do tego projektu. Po oglądnięciu tej trasy, tej kolejki i po wysłuchaniu argumentów i po zobaczeniu, co się znajduje w sąsiedztwie tej trasy, wielkie osiedla mieszkaniowe, zakłady pracy czy jednostki typu Instytut Onkologii, absolutnie w sposób taki bardzo racjonalny, no można powiedzieć, zostali przekonani do tego pomysłu, tylko że nie oni podejmują decyzje. Decyzje zapadają na szczeblach ministerialnych, może również marszałkowskich. Tam też mamy jak na razie zrozumienie, diabeł tkwi w szczegółach i w tych wszystkich procedurach bardzo skomplikowanych, unijnych, gdzie te wielkie takie brukselskie założenia muszą się zgodzić z tymi projektami tutaj realizowanymi na miejscu. Więcej na temat miejskiego autobusu szynowego oraz innych inwestycji transportowych w Gliwicach już we wtorek w naszym letnim cyklu Lato Imperium. Podwórko to miejsce zabaw i zawierania przyjaźni. Przestrzeń w najbliższym sąsiedztwie, w której latem dzieci spędzają najwięcej czasu. Osiedle Beldona, Zatorze, Szobiszowice i Łabędy. Tam Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, wolontariusze oraz rady osiedli zorganizują dzieciom czas wolny w lipcu i sierpniu. Na każdym osiedlu odbędą się 4 spotkania, podczas których instruktorzy pokażą najmłodszym, jak mogą spędzać czas na swoim podwórku. Będą zabawy z chustą klanzy, warsztaty plastyczne i puszczanie wielkich baniek mydlanych. Szczegółowe lokalizacje zostaną podane na stronie internetowej gcop.gliwice.pl.
Jedni wakacje spędzają w błogim odpoczynku, drudzy kontynuują edukację, uczęszczając na liczne warsztaty. Nie bez powodu więc mówi się, że trening czyni mistrza. Takimi mistrzami, kto wie, może staną się uczestnicy, którzy rozpoczęli wraz z miejskim zarządem usług komunalnych wakacje na skateparku. Trenerzy w każdy wtorek wakacji na terenie gliwickiego skateparku od godziny 16 do 19 przybliżać będą dzieciom i młodzieży jazdę na rolkach, hulajnogach czy BMX-ie. Można więc śmiało powiedzieć, że warsztaty będą nieziemsko, a może nawet nadziemsko ekstremalne. I tym ekstremalnym akcentem kończy mi dzisiejszy serwis. Zapraszam do oglądania naszych wiadomości oraz programów każdego dnia. Za chwilę prognoza pogody na wtorek, a ja przypomnę, że można oglądać nas w sieci kablowej Imperium Telekom, stronie tvimperium.pl i w mediach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.